No dobra, mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Ogólnie długo się zastanawiałem nad nagraniem tego filmu właśnie w taki sposób, jaki możecie zauważyć. A zmotywował mnie właśnie do tego ten komentarz, który się wam powinien wyświetlić teraz na ekranie. Także dziękuję ci, dlatego że dzięki tobie nagrywam dzisiaj ten film w taki, a nie inny sposób. Także siema, Artem z tej strony. I w tym filmie robię specjal z okazji 1000 osób. Oczywiście dziękuję każdemu z was. Także na ten film przygotowałem oczywiście Q&A. Wasze pytania mam zapisane tutaj właśnie na tej kartce. Także bez zbędnego sami wiecie czego, lecimy z tematem. Także lecimy do pierwszego pytania. I pierwsze pytanie jest od Michała i pyta się, nie chce ktoś sprzedać dechy? O tym opowie randomowy Artem, także przekazuję ci głos. Okej, dzięki, że mogę się wypowiedzieć na ten temat, także nie przedłużajmy. Chcesz kupić nowy sprzęt deskorolkowy, ale masz ostatnio krucho z hajsem? Także nie masz co się martwić, ponieważ zapraszam cię na Neighborhood Skate Shop, gdzie możesz kupić sprzęt deskorolkowy w okazyjnych cenach. Zobacz, masz tutaj nowego Clixie już za 149 zł. Widzisz, ziomek, jak tanio? Poza tym to mam jeszcze coś do zaoferowania. Tą deskę lub inny asortyment Skate Shopu możesz kupić 10% taniej. Wystarczy tylko, że przy wysypce wpiszesz kod skateboard.pl, a zachowany hajs możesz wykorzystać na coś innego. Także serdecznie zapraszam, mówi do was domowy Artem i przekazuję głos z powrotem. Cześć! Okej, no to lecimy z następnym pytaniem. Następne pytanie jest od Madzi. Czy zwichnąłeś, złamałeś coś sobie kiedyś? Ogólnie, czy coś sobie zrobiłeś podczas jazdy na desce? Jak tak, to jaki był twój najcięższy uraz? Oraz jakieś rady dla początkujących? Dobra. Jak mam być szczery, to jeszcze nigdy sobie nic nie złamałem. Jedyne co sobie zrobiłem na desce, to tylko zdwignąłem sobie lewą kostkę oraz prawą kostkę. Dlatego, że katowałem tutaj właśnie na tym skateparku moim lokalnym kickflipa z 8 schodów. No i skończyło się to tak tragicznie, że musiałem iść do domu. Oraz jakieś rady dla początkujących. No to oczywiście dużo chęci, dużo zajawy. No i oczywiście nie poddawać się. To jest najważniejsze. No i to właściwie chyba tyle. Nie mam już więcej nic do powiedzenia na ten temat. No to lecimy z kolejnym pytaniem. I kolejne pytanie jest od Krzysztofa. I pyta, ile zajęło ci nauczenie się samego Oli? No to opowiem wam historię właśnie. Oczywiście z pierwszym trikiem, którego uczy się praktycznie każdy skater, no to jest oczywiście Oli. I pamiętam, to był właśnie zimowy dzień. Dużo piasku, było oczywiście mokro. Pożyczyłem sobie deskę właśnie od mojego starego kolegi, z którym nie mam już dzisiaj właśnie kontaktu. No i co? No i poszedłem na szkołę, taki właśnie spot był u nas na szkole. No i zacząłem katować Oli, ale ile mi to zajęło? No to długo, naprawdę długo, z jakiś tydzień, miesiąc, naprawdę długo, no nie jestem w stanie tego zliczyć. Tak, żeby się właśnie nauczyć samego Oli, a tak, żeby wiesz, robić ten trik w jeździe, no to nie wiem, gdzieś tak po 3 miesiącach ponad. Tak, żeby być bardzo komfortowym na desce i żeby bardzo komfortowo robić ten trik. Mam nadzieję, że wiesz, o co mi chodzi. No dobra, no to lecimy z kolejnym pytaniem. I kolejne pytanie jest od Oliwiera. Ile razy kamyczek na drodze stanowi zagrożenie dla twojego życia? Powiem ci tak, bardzo dużo razy. Nawet jak jechałem na swój spot, na którym nagrywałem większość filmów, czyli no slide, taki flipa, varial kickflipa i tym podobne triki, no to jechałem właśnie ulicą i dobrze, że się to źle nie skończyło, dlatego że wpadłem po samochód. Właśnie przez kamienia. No dobra, no to lecimy z kolejnym pytaniem. Kolejne pytanie jest od Natalii i ona ma aż 3 pytania. Także, co ci daje motywację do katowania trików? Odpowiadając na to pytanie w taki sposób, to myślę, że no po prostu satysfakcja, że jak zrobię później ten trik, to jest taka mega zajebista satysfakcja, że zrobiłem jakiś trik albo nawet nauczyłem się nowego triku. To jest naprawdę wielka radość dla mnie, jak mam być szczery oczywiście. No i chyba tyle odnośnie tego pytania. No to lecimy z kolejnym pytaniem. I kolejne pytanie jest oczywiście od Natalii, czyli to już drugie jej pytanie, bo ma aż 3. Pyta się mnie, jakiej muzyki słuchasz na desce? Nie słucham muzyki na desce, to jest pierwsza rzecz. Ale jak już czegoś słucham, to nie wiem, jakiś Frank Sinatra wleci, jakieś NVA, jakiś Wu-Tang Clan. Może nawet czasem coś mocniejszego, jak na przykład Metallica albo Slayer. No i to właściwie chyba tyle. Także lecimy z kolejnym pytaniem. I to już jest ostatnia od Natalii, czyli czy byłaby kiedyś szansa kiedyś chcą pojeździć? Czasami potrzebuję kopa w dupę. Ja jeżdżę. No słyszałeś. Będę na vlogu. Oczywiście, żeby była. Zapraszam was wszystkich na PTG w Katowicach.
Tam możemy się spotkać, pojeździć, spędzić miło czas i tym podobne rzeczy. Jeżeli oczywiście potrzebujesz motywacji. No dobra, no to lecimy z kolejnym pytaniem. I kolejne pytanie jest od Gorgo. I pyta się mnie, jakie piję piwo, Zamkowe czy Lech? Odpowiem na to pytanie tak. Nie piję, ale jakbym miał już wybierać pomiędzy tych dwóch piw, no to nie wybrałbym żadne z powyższych, tylko wybrałbym na przykład Somersby czy coś takiego. No i chyba tyle. No to lecimy z kolejnym pytaniem. I kolejne pytanie jest od Karola. Największy gap drop, jaki kiedykolwiek zrobiłeś? To jest proste pytanie. 3 kloce na PTG. No to lecimy z kolejnym pytaniem. Kolejne pytanie jest od Alexa. Czy masz jakieś nałogi? No oczywiście jestem uzależniony od korolki. To jest pierwsza rzecz. Ale kiedyś miałem nałogi. Byłem uzależniony od papierosów i alkoholu. Ale co jak co, udało się to rzucić i jestem z tego bardzo zadowolony. Także lecimy z kolejnym pytaniem. Ortiz się mnie pyta. Wolisz kamuflaż czy Vans? Kurde, to jest też trudne pytanie, jak mam być 4. Dlatego, że na przykład dla kamuflaża jeździ Bolek, on jest bardzo dobry na deskorolce. A Vans, Vans robiło kiedyś naprawdę dobre obuwie, ale teraz nawierzchną. Sprzedali się i robią teraz Vansy praktycznie dla każdego. Idzie sobie na przykład taka laska i nosi sobie Vansy. Vansy, dobra, nieważne. Wiecie, o co mi chodzi. Szkoda, bo to naprawdę była bardzo dobra firma, ale jeżeli miałbym wybierać pomiędzy tych dwóch firm, no to nie wybrałbym żadnej. Taka prawda. Nie wiem, ponoć słyszałem, że kamuflaż spoko, ale bardzo hejtowany. Awansy były kiedyś dobre, ale teraz się no niestety zepsuły. Także lecimy z kolejnym pytaniem. I kolejne parę pytań jest od Wojtka. I pyta się mnie, jak długo jeżdżę? Od 2011 roku, dodając 4 lata do 2015. I od 2015 do 2018 nie jeździłem. Plus jeszcze dodając do tego 2 lata od 2018 do 2020 roku. No to jakieś 6 lat. Najlepsze 6 lat mojego życia. No to lecimy z kolejnym pytaniem od Wojtka. Ulubiony blat, Enjoy oraz Primitywy są też spoko. Chociaż na PTG jak katowałem w nich ostatnio Laser Flipa, to bok deski się tak zniszczył i to jeszcze po takim krótkim czasie, że mam mieszane uczucia co do właśnie Primitywy. Dokończając, moim ulubionym dekiem, i to już jest od paru dobrych lat, Enjoy i będę się tego trzymać. Także lecimy z kolejnym pytaniem od Wojtka. Ulubiona firma. No mam kilka ulubionych firm, jak na przykład Spitfire, Bones, Enjoy, Thunder, S, Etnies. Jest tego dużo. Żeby zaliczyć coś z wyżej wymienionych rzeczy do ulubionych, to wszystkie są moje ulubione. S na przykład, który mam teraz na stopach, bardzo dobre buty robią. Enjoy też bardzo dobre deski robi. Na przykład mam na sobie teraz koszulkę z Elementa, też bardzo dobre ciuchy robią. Mam nadzieję, że skumałeś, o co mi chodzi. Lecimy z kolejnym pytaniem. To jest łatwe, ulubiony trik. Także możesz sam wywnioskować z klipu, które pokazałem. No to lecimy z kolejnym pytaniem. Jakiego triku uczyłeś się najdłużej? Cholera, trudne pytanie. W sumie nie, czekaj. Właśnie najdłużej uczyłem się laser flipa, bo do dzisiaj go nie umiem. Jak mam być 4 oczywiście. Drugi trik, którego najdłużej się uczyłem, to jest oczywiście też hard flip. Długo się tego triku uczyłem. To jest naprawdę ciężki trik, dlatego że trzeba go naprawdę wysoko wybić, żeby ci się zakręcił pod nogami. No i to właściwie tyle odnośnie tego pytania. No to lecimy z kolejnym pytaniem. Kolejne pytanie jest od Janka. Dlaczego jeździsz na desce? Ciężkie pytanie. Dlaczego jeżdżę na desce? No nie wiem, no. Pamiętam właśnie taki czas, jak jeszcze nie jeździłem na desce. To był, nie wiem, gdzieś tak 2010 rok, coś takiego. Jak przyjechałem z moimi rodzicami do Krakowa i zobaczyłem grupkę skate'ów siedzących sobie w centrum miasta, zaraz obok galerii. Gościu tam robi kickflipa i się tak zajarałem, że po prostu chciałem wiedzieć odnośnie tego tematu więcej. No i tak się zajarałem deskorolką, po czym trochę czasu później poszedłem z moją mamą do sklepu sportowego i kupiłem mi wtedy pierwszą deskę. Spoko i coś takiego. Już niestety jej nie mam, złamała się. Ale żeby ci odpowiedzieć, dlaczego jeszcze na desce, no to jest naprawdę ciężkie pytanie. Po prostu, dlaczego jeszcze? Bo to lubię, bo mnie to odstresowywuje, pomaga mi się uwolnić od codziennych problemów. To wszystko odnośnie tego pytania. No to lecimy z kolejnym pytaniem. Kolejne pytanie jest od Timona. Dzięki czemu komu jeździsz dziś na desce? Raczej jeżdżę dzięki komuś na desce. Ja oczywiście opowiem ci historię dotyczącą tego pytania. Pamiętam taki czas, w którym jeszcze chodziłem do szkoły i kolega zaproponował mi, żeby wyjść na deskę, bo po prostu miał wtedy deskę. Wyszliśmy przed szkołę, no i zaczęliśmy się uczyć trików, no i tak to się zaczęło. I dzięki niemu właśnie jeżdżę dziś na desce. To lecimy z kolejnym pytaniem. Patryk się pyta, chodzisz na ryby? Nie, nie chodzę
na ryby. Lecimy z kolejnym pytaniem. I tutaj jest pytanie od Asi. Pierwszy trik. A jaki może być pierwszy trik każdego skatera? No oczywiście Oli. I to był właśnie mój pierwszy trik. No i lecimy już z ostatnim pytaniem. I ostatnie pytanie jest od Mateusza. Od ilu lat jeździsz? Tak jak wspominałem wcześniej, jeżdżę już od 6 lat. No i to w zasadzie chyba wszystkie pytania. Także to wszystko w tym filmie. Jeżeli Ci się spodobało, to wiesz, co masz zostawić dla naszego zajebistego algorytmu. Oczywiście, jeżeli jesteś tutaj nowy, to zapraszam do zostawiania subskrypcji, aby być na bieżąco. Zostaw też komentarz dla statystyk, ponieważ to naprawdę pomaga. Discord też świetna sprawa, także zapraszam. To wszystko, także trzymajcie się i cześć.